przedstawiamy nowe oprogramowanie KME Nevo Sky 5040 do obsługi sterowników gazowych rodziny Nevo Sky Direct Max Jet Sun. Program wprowadza nowy mechanizm aktywacji online sterowników gazowych. Od teraz każdy nowy sterownik będzie wymagał jednorazowego podania kodu aktywacyjnego otrzymanego od producenta. Nieaktywne urządzenie nie będzie pozwalało na pracę na instalacji gazowej. Po więcej informacji skontaktuj się ze swoim doradcą regionalnym. Pamiętaj, aby przeprowadzić proces aktywacji online, wymagany jest dostęp do internetu. Na pasku bocznym odczytów bieżących dodano nowy panel MAP PSYS PRED. Zastąpił on dotychczasowy panel MAP PSYS. Pamiętaj, możesz to zmienić w menu Opcje, opcje panelu odczytów Ciśnienie. Usprawnione zostało działanie modułu OBD, w szczególności łączenie sterownika gazowego ze sterownikiem OBD, gdy ich wykryta liczba jest większa od 3. W kasowniku dodano możliwość przesuwania kodu błędów w tablicy wybranych oraz wczytywania tylko kodów błędów kasownika OBD z pliku ustawień. Ponadto w zablokowanym sterowniku strona kasownika OBD będzie widoczna, ale nie będzie można nic na niej zmodyfikować. Poprawiono włączanie trybu Master Slave dla protokołów OBD innych niż CAN. Dodatkowo od teraz będzie pojawiało się ostrzeżenie przy wczytywaniu pliku ustawień ze sterownika Master do Slave i odwrotnie. Pozwoli to wyeliminować omyłkowe wczytanie ustawień do nieodpowiedniego sterownika. Rozszerzone zostały zakresy konfiguracyjne dla niektórych mechanizmów, takich jak następny przegląd, temperatura przełączania, maksymalny czas wtrysku gazu, autopowrót dla RPM, minimalna temperatura silnika OSA. Pozwoli to na bardziej indywidualne ustawienia systemu gazowego do konkretnego samochodu. Pamiętaj, wartości pól wyboru są pogrupowane w celu łatwego dotarcia do właściwej nastawy. Zmieniono sterowanie wtryskiwaczy gazowych AEB i Plus 2022 OMY. Dodaliśmy możliwość kopiowania ustawień między mapami korekt oraz rysowanie na odpowiednich mapach korekt punktów prezentujących czas wtrysku lub dawkę benzyny. Ponadto udostępnione zostało wczytywanie z pliku ustawień tylko wybranych map korekcji oraz dodawania benzyny. Ułatwi i przyspieszy to kalibrację instalacji gazowej. Zmieniliśmy ustawienia domyślne dla niektórych zakresów map korekt oraz usprawniliśmy obliczanie obciążenia z OBD dla zakresów map korekt i korekt liniowych. W oknie wyszukiwania rejestratora od teraz będzie wyświetlać się również czas trwania wyszukanego wyniku w sekundach. Dodatkowo usprawnione zostało skalowanie samego rejestratora. Dla sterowników Direct wprowadziliśmy następujące usprawnienia. Ulepszone zostało działanie mechanizmu odczyty zależne od obrotów. Opcja istotna jest dla samochodów trzycylindrowych Hemi oraz w samochodach, które wycinają wtryski, na przykład przy zmianie biegów. Poprawiliśmy odczyty surowych czasów wtrysków, gdy kolejny wtrysk w cyklu zaczyna się blisko końca poprzedniego. Dodane zostało wyświetlanie odstępów między kolejnymi wtryskami w cyklu, wyrażonych w wartości kątowej. Odstępy te będą pokazywały się pod dotychczasową wartością czasową. Poprawione zostało odliczanie mnożnika i przesunięcia dla emulacji EOC. Usprawniono przełączanie na benzynę w trybie Hemi Eco. Dokonaliśmy również aktualizacji schematów montażowych oraz tłumaczeń językowych. Pamiętaj, szczegółowy wykaz zmian znajdziesz w pliku Lista zmian. W menu Dokumentacja, Lista zmian lub na stronie Status F1. Przycisk Schematy podłączenia instalacji, Lista zmian. Zachęcamy do korzystania z najnowszej wersji oprogramowania KME Nevo Sky.